Dzisiaj prezentacja z uczestnikiem jednego z autorów, właściwie dwóch. Dwóch z trzech współautorów. Państwo Platformy, bilans zamknięcia. Co to za lektura? To jest próba naukowej oceny rządu w Polsce ostatnich 8 lat. Media są pełne ocen publicystycznych, politycznych, emocjonalnych, czasami agresywnych, tego, jaka jest kondycja Polski, w jaki sposób Polską rządzono. Mimo że jako badacze mamy swoje sympatie polityczne, jesteśmy jednak przygotowani do tego, żeby w sposób uporządkowany i maksymalnie obiektywny, na tyle, ile to jest możliwe w naukach społecznych, oceniać zjawiska. W związku z tym sięgnęliśmy po oficjalne statystyki, statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu, po raporty międzynarodowych firm konsultingowych, kancelarii prawnych, żeby przeanalizować, jakie są owoce rządów Platformy ostatnich lat. I to jest 8 lat czy 4? 8 lat. Zwróciliśmy uwagę, że te 8 lat to jest coś bardzo ważnego. Dlaczego? To jest 1/3, prawie 1/3 25 lat naszej wolności. A więc te 8 lat wywarły ogromny wpływ na warunki życia Polaków, na sposób myślenia o sprawach publicznych. I podjęliśmy analizę zarówno za pomocą obiektywnych danych, wskaźników, wykresów, służby zdrowia, jakości rządzenia, procesu stanowienia prawa, sposobu wydawania środków unijnych, infrastruktury drogowej. Na przykład dostępne dane, które zgromadziliśmy i poddaliśmy analizie, pokazują, że nastąpiła degradacja sieci kolejowej w Polsce, że kraje naszego regionu, takie jak Austria, Czechy, Słowacja, które są bardziej górzyste od nas, mają lepiej rozbudowane, lepsze dotarcie do małych miast i miejscowości sieci kolejowej niż w Polsce. Że połączenia między stolicami Berlinem, Pragą, Bratysławą, Wiedniem są kolejowe o wiele lepsze niż między Warszawą a którymkolwiek z tych krajów. Że w sensie infrastruktury kolejowej jesteśmy w pewien sposób odcięci od Europy Zachodniej. Że środki wydawane na opiekę zdrowotną w Polsce są jedne z najniższych w Unii. Że mamy najmniej lekarzy na 1000 mieszkańców. Że mamy prawie najmniej pielęgniarek, a czas pracy lekarzy jest najwyższy. To musi się przekładać na błędy lekarskie. Obiektywne dane pokazują też, że mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii, co przekłada się na wysoki poziom chorób płuc. Jesteśmy zatem w efekcie tych 8 lat w pewnej pułapce, którą można obiektywnie zmierzyć. Mamy najsłabszą jakość służby zdrowia i największe zagrożenie dla zdrowotności ze względu na zaniedbania co do jakości naszego otoczenia. Czyli ten przegląd obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny. Nie mieliśmy czasu na obronność, na bezpieczeństwo, chociaż niektórzy eksperci mówią, nie trzeba nic pisać o tajnych służbach, bo od czasu jak cały rząd dał się nagrać usowy i przyjacieli, w tym że ludzie, którzy kierowali tajnymi służbami, to już wiemy, jaki jest stan bezpieczeństwa. Ale wiele sfer życia społecznego staraliśmy się opisać, ale nie za pomocą naszych odczuć, typu, że widzimy, że powstał jakiś budynek, no to znaczy, że jest dobrze. Bo przytaczamy opinie ekspertów przywołane w Gazecie Wyborczej. Co z tego, że zbudowano laboratoria, w których nikt nie toczy badań? Laboratoria, w których nie ma żadnych odkryć naukowych. Czy to są takie suche liczby, które nie zawsze dla zwykłego czytelnika są, prawda? Wiadomo, nie jesteśmy zbyt mocni statystycznie w matematyce. Jest tam też komentarz? Do każdego wykresu jest objaśnienie, analiza. I żałujemy, że przedstawiciele Platformy nie pojawili się, żeby z naszymi analizami dyskutować. Rozumiem, że nie mogą dyskutować z naszymi wykresami, bo to są obiektywne dane, nie przez nas zebrane. Myśmy je tylko przytoczyli. Natomiast oczywiście interpretujemy je w taki sposób, żeby każdy czytelnik mógł zrozumieć i swoją własną opinię także stworzyć. Czy pracuje Pan nad czymś nowym? Kolejnym jakąś publikacją? Obecnie jestem doradcą prezydenta Andrzeja Dudy i nie mam czasu na pracę nad kolejną książką. To zapewne po tej kadencji też będzie sporo, że tak powiem, tej weny, tej wiedzy. Stosuję metodę do zmiany intelektualnego. Jestem raz jedną nogą w polityce, to znowu całym sercem w badaniach naukowych. Jak zgromadzę nowe doświadczenia, nową wiedzę, myślę, że kolejna książka powstanie.